Obama: Polska to państwo autorytarne. Jest to odpowiedź premiera. Mateusz Morawiecki zaprosił Obamę do Polski. Wystarczy przyjechać, a nie czytać opracowania. Znak zapytania. Wystarczy tutaj przyjechać, a nie czytać jakieś opracowania, które zafałszowują obraz Polski. Tak premier Mateusz Morawiecki skomentował wypowiedź byłego prezydenta USA Baracka Obamy, według którego Polska stała się państwem autorytarnym. Szef rządu zaprosił Obamę do Polski. W wyemitowanym w poniedziałek wywiadzie Baracka Obamy dla CNN były prezydent ostrzegał, że amerykańska demokracja jest zagrożona, lecz koniec demokracji nie będzie nagły. Jako przykład podał Polskę i Węgry. Spójrzmy, co się stało w miejscach takich jak Węgry czy Polska, które oczywiście nie miały takich samych demokratycznych tradycji jak my i które nie były tak głęboko zakorzenione, ale jeszcze 10 lat temu były funkcjonującymi demokracjami. Teraz w gruncie rzeczy stały się państwami autorytarnymi, mówił Obama. Zgodził się przy tym z prowadzącym wywiad Andersonem Cooperem, że demokracja nie zawsze ginie w puczu, ale też przy urnie wyborczej. Premier: Jeśli Obama przyjedzie, dostrzeże piękny rozwój Polski. O tę wypowiedź zapytany został na wtorkowym briefingu prasowym w Turku województwo wielkopolskie, szef polskiego rządu. Myślę, że najlepiej by byłoby zaprosić pana byłego prezydenta Baracka Obamę do Polski, co niniejszym czynię, serdecznie zapraszam. Kiedy przyjechał do Polski parę lat temu inny były prezydent z partii demokratycznej Bill Clinton, to rozpływał się i brakowało mu słów, pochwał dla Polski pod wieloma względami, mówił Morawiecki. Wystarczy tutaj przyjechać, a nie czytać jakieś opracowania, które myślę, że zafałszowują zdecydowanie obraz Polski, dodał premier. Ocenił, że każdy, kto popatrzy na Polskę z bliska, zobaczy kraj, który otworzył swoją gospodarkę na całe społeczeństwo, odchodząc od modelu neoliberalnego, demokratyzując polską gospodarkę i upowszechniając dostęp do miejsc pracy i kapitału. Myślę, że to i wiele innych obszarów były pan prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama dostrzeże, gdyby przyjechał tutaj do nas i z bliska popatrzył, jak Polska się dzisiaj pięknie rozwija. Nie stało się to przypadkiem za rządów PiS, dodał Morawiecki.